Archiwum Państwowe w Suwałkach zainicjowało nową publikację o największej zbrodni na narodzie polskim, jaka dokonała się po II wojnie światowej. Mowa oczywiście o obławie augustowskiej. Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, Tadeusz Radziwonowicz, chciał pokazać i pochwalić się znajdującymi się w archiwum źródłami dotyczącymi obławy augustowskiej, uczcić pamięć o niej i jej ofiarach, a także wykorzystać przyznane na to środki finansowe przez naczelnego dyrektora archiwów. Do napisania książki na ten temat namówił Barbarę Bojaryn-Kasberuk. I tak powstało ich wspólne dzieło. Obława augustowska 1945 roku, okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, którego prezentacja odbyła się we wtorek w Archiwum Państwowym. Nowa publikacja jest ważna. Są to, że tak nazwę, ślady prowadzące do archiwaliów, które jeśli się zachowały, to warto odszukać. Według Radziwonowicza mogą one znajdować się nie tylko za granicą, ale i w naszym kraju. Książka zawiera 5 rozdziałów. 4 mega autorstwa. Zanim doszło do obławy, władze lokalne, obława, pierwsze poszukiwania zaginionych i w poszukiwaniu prawdy i jeden rozdział pani Barbary Bojaryn-Kasberuk, który traktuje o samej obławie. Jedną z przyczyn tego zmasowanego ataku Armii Czerwonej przeciwko silnemu, ale jednak wielokrotnie mniejszemu podziemiu polskiemu i litewskiemu mogły być względy geopolityczne i polityczne. Radziwonowicz na początku książki zamieścił rotę przysięgi Armii Krajowej. Głównie dlatego, by lepiej zrozumieć postawy tych ludzi, którzy zdecydowali się na walkę i to zbrojną. Bo oni, myślę, że tą przysięgę traktowali bardzo poważnie. I można się dziś dywagować, czy podejmowanie tej walki miało wtedy sens, czy istnienie Armii Krajowej Obywatelskiej miało sens. Ale w lipcu, czy wiosną 1945 roku było dla tych ludzi, którzy tutaj funkcjonowali, którzy zdecydowali się też na walkę zbrojną, było wiele niewiadomych. Oni nie sądzę, żeby rozumieli złożoność sytuacji, nie sądzę, żeby zrozumieli politykę mocarstw wobec Polski i decyzje, jakie na przykład zapadły w Jałcie i chociażby to, że ten sowiecki sojusznik był nadal potrzebny, bo przecież trzeba było zakończyć wojnę właśnie z Japonią. Raporty z tamtych czasów mówią o niechętnej postawie ludności wobec nowej władzy ludowej i ewentualnej współpracy z Armią Czerwoną podczas obławy. Władza ludowa dała swoim sowieckim sojusznikom wolną rękę. Przyznawały to otwarcie, na przykład władze wojewódzkie białostockie, że same nie poradzą z podziemiem niepodległościowym. Z kolei co się wydaje bardzo prawdopodobne, że decyzji o likwidacji aresztowanych w obławie Sowieci nie konsultowali ze stroną polską. Kolejna kwestia to przeszacowanie liczby polskiego podziemia, które przed operacją obliczono na 8 tysięcy. Jeśli wierzyć jednemu z meldunków sowieckich, to tylko w okresie od 12 do 19 lipca zatrzymano do sprawdzenia ponad 7 tysięcy mieszkańców miejscowości położonych w lasach augustowskich i na ich odbrzeżach. W tym 5364 Polaków i 1685 Litwinów. Tu większość z nich zwolniono, no a z 592 Polaków zakwalifikowano do bandytów, aresztowano i przeznaczono do likwidacji. Czyli mniej więcej co dziesiąty aresztowany, zatrzymany do sprawdzenia. 252 Litwinów przekazano organom NKWD, NKGB na Litwę. Jednym z powodów, a właściwie pretekstów do przeprowadzenia obławy, podnoszonym do dzisiaj przez historyków rosyjskich, są ofiary wśród żołnierzy rosyjskich. Był to jeden z zasadniczych powodów, dla których należało zająć się likwidacją podziemia niepodległościowego, które było nastawione antysowiecko i które powodowało straty wśród żołnierzy Armii Czerwonej. No oczywiście należałoby sobie postawić pytanie, co ci żołnierze sowieccy tam w tym 1945 roku robili. Tutaj nastąpiło pewne odwrócenie. To znaczy to nie było tak, że obława została spowodowana, tak jak czasami czytamy również w różnego rodzaju źródłach, czy że winę za spowodowanie obławy ponosi podziemie, bo tam było i działało. Nie. To, że działało podziemie w tym czasie, było następstwem
sytuacji, o której mówił wcześniej pan dyrektor. Była to pewnego rodzaju odpowiedź. Tymczasem w sowieckich dokumentach wyliczone są dwa takie ataki na sowieckich żołnierzy i były raczej incydentalne. Szybko też rozpracowano polskie podziemie i zweryfikowano jej liczebność. Rozkaz albo jeden z rozkazów likwidacji podziemia na terenie pogranicza podpisany był przez najwyższe kierownictwo wojskowe. Był to rozkaz stawki z 29 czerwca, ale ten rozkaz dotyczy przeprowadzenia operacji wojskowej przez 50. Armię III Frontu Białoruskiego. Nie znamy niestety treści tej dyrektywy. My znamy odpowiedź na tę dyrektywę. Te fragmenty, które Państwo w tej chwili widzą, jest to fragment właśnie odpowiedzi na dyrektywę z 29 czerwca, odpowiedzi skierowanej bezpośrednio do Stalina. Jest to jedyny znany nam dokument, który również został zamieszczony na stronach tego portalu rosyjskiego. W dokumencie wymieniona jest część nazwisk osób zatrzymanych. Sporo miejsca poświęcono też podziemiu litewskiemu, które zostało aresztowane, ale dzięki temu aresztowaniu przeżyło. Podczas dyskusji padło też z sali kilka sugestii dotyczących kierunków, w których powinny iść dalsze badania nad kwestią obławy.